Siema, z tej strony Grzegi, to jest kolejny odcinek ze Farminga 19. W dzisiejszym odcinku są plany, żeby pojechać na wyjść drugie pole. Tylko zobaczymy, co tam u sąsiada jeszcze, bo tam coś tam robi u siebie, to tam podbiegnę do niego. Zobaczę. Kurde, tu już zboże gdzie nie gdzie porosło, ja dopiero trochę opóźniony jestem. Siema, sąsiad! Halo, sąsiad. Mowę O straciłeś? sąsiad! O sąsiad! Ja tutaj gadałem sobie sam ze sobą, A, no super jesteś. no i mam do ciebie takie prośbę. No. Byś skosił mi pole? Dobra, tylko które? 9-7. A to TO naprzeciwko? Panie, no ten naprzeciwko, 6-7. Dobra, to tutaj panie przygotuj swoją machinę, widzę, w miarę przygotowałeś, tylko kable sobie podłącz. O. Dobra, to ja jadę tam John Deere'a go przygotować. Kurde, no. Miało być kurde nawożenie. Ja tu sąsiad z pole kupił, gdzie już wyrosło i trzeba kosić. Dobra, ja lecę szybko. Kurde, będzie i to testy będą o John Deere'ka. Dobra, otwieramy. O kurde. Tutaj jeszcze przyczepka stoi. No i palimy. Gnoja. Dobra, tylko teraz, żeby tutaj wyjechać powoli. Okej. Żeby nic nie zahaczyć. Kombajn się tutaj mieści idealnie wręcz. Dobra, więc możemy się kręcić już. Trochę szybciej, o. Wycofajmy. Zjedziemy header, podczepimy. Sąsiad, to jesteś gotowy? Już możesz mi pomóc? Czekaj, sąsiad, header czepiam. Dobra, wałek tutaj. To jadę do maporowego, dobra? Po piwko Dobra, na to ty se tam jedź. Przyda się. Tutaj nic nie trzeba zapinać. Kurde, czekaj, już nie pamiętam. Co my jeszcze? Pierwszy raz, chyba nic nie trzeba. Dobra. Góra. Wyjadę tutaj. Kurde, tak. Tak trochę dziwnie, nie? Bo pierwszy raz to się trochę boję. Że coś źle zrobię, się rozpierniczy i. O, tutaj tak. Trzeba po tym przyjechać, ale. Wycofajmy. Tutaj sobie wycofam. Tutaj przetestuję, czy wszystko działa. Dobra, rozłóżmy. Kombajn. Chyba wszystko działa. Dobra, działa. Sąsiad! Tak, sąsiad. Uważaj, bo płot mi rozwalisz. Płot nie dziewczyna. Przestawić można. Dobra, ale panie, pojedziesz po tartaku, po deski? Ja mam u siebie tam. Mam kontakt. Tak. A będziesz potem to zbijał wszystko? Ale w umowie tak nie ma. No, ty to rozwaliłeś, to. Dobra, sąsiad. Kurde, już mi zarysowałeś, ty. Wiesz, ile to Coś. kosztowało? Dobra, sąsiad, to co, lecimy chyba, nie? To leć, 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 ja tutaj popatrzę. Dobra. No i idziemy.
Zobacz, czy dobrze idzie. Dobra, chyba idzie. Więc elegancko. Dobra, tylko siejemy mu. Przynajmniej komań wcześniej sobie trochę przetestuję, żeby nie było, że na żniwach coś źle zrobię i potem będą problemy. A tak tutaj przetestuję, poogarniam sobie mechanikę działania i tak dalej, sobie wszystko poustawiam. I na żniwach będzie już elegancko. W sumie teraz jest już elegancko. To nie bizon. Tutaj to w kabinie tak... O, słychać dźwięk pracy, ale jesteś komfort pracy, bo no w bizonie to głośno było. Więc za głośno. W bizonie to tam często nauczniki brałem na pole, żeby mnie ten dźwięk nie irytował. Jeszcze tam kabiny nabyła, ale i tak kurz przez nią wlatywał. Tutaj widzę to wszystko jeszcze eleganckie, nowe. Nic nie wlatuje, żaden kurz, więc elegancko. Dobra, cofnij. Opuść. Dobra. Ty trzeba powoli, żeby właśnie... Oho! Dawaj! Co ja żem zrobił? O ja pier... Halo, halo, słuchać mnie na radyjku? Słychać, sąsiad! Co się dzieje, sąsiad? Czekaj, wyłączę mucarnię, może da radę wyjść. Bo do rowu żem wjechał. O, dobra, wyłączyłem mucarnię i wjechał. No kurde, hamulce! Słabe, a nie, to czekaj, tym pilocikiem się tak dziwnie jeździ. Kurde, to nie widzą. Trochę przypał pierwszy dzień żniw. Sąsiad, a ty nie pijany przypadkiem? Nie, trzeźwy. Ja to nie ty. Sobie fotę zrobimy. Sąsiad, co jest? Czekaj, zdjęcie robimy. Machiny. A, żeby tam na stronkach, facebookach tych pokazać, jaką masz maszynę. Tak, pierwszy sezon testujemy, to już nie widzą. Ale takie ursusika jak mój ursusik to byś nie miał. No nie mam, kiedyś miałem. Takie żółtą 60-tkę taką miałem. Ja wiem, ale ty teraz... Ja też będę może kiedyś kupię, ale... To wiesz, co się... To nie takie proste, że kupić. Pieniędzy trzeba mieć. Niedawno kupiłem sobie tego. Hyundai. O! Ale jeszcze ten... Tym całym serwisie się robią. Powiedzieli, że... Na... Za 4 czy za 5 dni będzie już gotowy do odbioru, jakoś tak o. To elegancko, to będziesz miał pan nową machinę, a co, BMW-kę sprzedałeś? A ty na tego sąsiada. Tak szczerze mówiąc, aha, dałem tego pieniążków ty... trochę. I BMW-kę mu dałem, i on powiedział, biorę to. I mi sprzedał pole. Aha, to ten co tam mieszka tam dalej, ta? We wsi. Ta. Taki ucieka od wszystkich podobno. A, taki cygan trochę. No, a on chciał mi pieniądze jeszcze ukraść. Powiedział, że daj się przyjechać, ale że ja miałem dobry traktor, to wziął, pojechał za nim i tak powiedział, że tak nie można robić. No. I co, dogoniłeś go? Pomogłem mu, dobra. Pomóc? Już, wyładowywać? Czekaj, zobaczę. Tam, panie, duży zbiornik tutaj. Panie, zgaś ma tego rusza, bo szkoda paliwa. Panie, drogie jest. A powiem, że pierdzielony dużo łapie tego. No. Bierze tej benzyny.
ty sąsiad, bo on tak trochę tak kopci mocno, on chyba za dużo oleju bierze. Panie, wszystko bierze dużo oleju, twój też. No tak, tylko że mój kopci jeszcze tak nowością, a twój to już kurde jakby tam oleju brał na potęgę, więcej oleju niż paliwa. Jest takie powiedzenie. Czym czarny dym, tym lepiej. Oj, Podobno. sąsiad, nie wiem skąd ty masz to powiedzenie, ale ja bym się wolał tego nie słuchać, bo... Ja tutaj. Tutaj łopanie, o. Ja tak będę za. Za sąsiada będę krążył, krążył i sąsiad mi nie załaduje zara. Tak, panie, tu duży zbiornik. Jeszcze nie widać w tym okienku. Panie, to ja może mogę wziąć tego pana szefa sąsiada tego auto. Które? Dodża? Dobrze, no ja się przejadę do tej, do Krystyny tam. Dobra, to jedź. Pod okienko do sklepiku. To jedź. No i co poszedł? To jakby tutaj jeszcze fotę zrobić jedną. O, zwiedziemy. O, zrobimy taką fotę i będzie git. Pisze gdzieś tutaj ile mamy? A, 2 tony dopiero mamy. To jeszcze trochę. O, wpisane to chyba tam były 2,5 tony ładowności. Tutaj trochę więcej. Ładowności, pojemności. Dobra, opuszczamy i jedziemy. Machina testowana, tako. Że tak szybko przetestuję, to się jeszcze nie spodziewałem. To już u sąsiada urosło, znaczy kupił. No widać, że tutaj opóźniony, przyjechałem za późno. Opóźniony i trzeba kosić. U niektórych, u sąsiada załóżmy takiego, a u mnie dopiero to zasiane. Zanim, więc no kiedy ja to pozbieram, to nie wiem. Może trochę problem być, ale nie powinno być tak źle. Oj, tutaj tak bardziej wyjdę, żeby to złapać. O. Tak trochę krzywo, żebym tu pokosił. Prądirek daje radę. I idzie dobrze. Coś tu chyba za mną jedzie. Czy mi się wydaje? No nie, to silnik tak chyba chodzi w John Deere. Coś mi się tak trochę wydawało. I gdzie ten sąsiad jest? Kurde, to już 3 tony. Sąsiad, halo. Nie ma go. Halo, halo, słychać mnie? Słychać, słychać. Sąsiad, ty, tu już prawie 3 tony mamy w zbiorniku. To sąsiad, ja tylko zobaczę, ustalę z Grześkiem, jaka cena skupie będzie. Dobra, ale panie, jeszcze zbiornik niepełny, nie? Tylko tak informuję, że 3 tony już nazbierałem. Dobra, tylko do Grześka zajeżdżam już. Spytać się, ile będzie mógł mnie Dobra. odkupić. Trochę tego zboża będziesz tutaj wiadę. Chociaż tutaj nie wiem jak to jest teraz nie wysoko wysoko nad zbiornikiem, nie? Oj, już trochę tam widać, o. Soi, więc zaraz powinno się zapełnić. Ja nie pamiętam ile tu ładowności, 3,5, 4? Coś takiego. Tylko sobie przejadę. Elegancko.
kosimy. Sąsiad, jesteś? Majster, co ty tak stałeś? Czemu się nie ruszał? Ten, bo... Ten, Facebooka sprawdzałem sobie na telefonie. A Facebooka tak siedział i patrzył Facebooka, tak? Tak. Bo tam, panie, ważna ten, rzecz była. Aha. Już pewnie stać od swoje auto. No. Kombajna. Teraz coś pisali o jakichś strajkach rolników. Aha. A ty widział tam, byłem u tego. U Grześka. Jak dobrze pamiętam. Jak on się nazywał, to... I zamięty, nie ma ich, nie pracują dzisiaj. Czemu? Krzyczałem Grzesiek, nie idzie, go nie ma. Taki czerwony samochód stał pod tym. Pod ich firmą tam, gdzie się nawozy wywozi. To co, bo one mogli zrobić? Może. Niewykluczone. Kto boga temu zabroni, co nie? No, no. Wy sąsiad, bo tu już zboże za okienko wystawia. Zaraz będzie wsypać. No. No dawaj, ja tutaj czekam. Czekaj, panie, bo zanim tutaj będzie pełne, to jeszcze trochę. Duży zbiornik brzędzicze. Główna prawda, pan ładuj, to ja wywożę już. Panie, mało zostało, to będziesz pan to oddzielnie kosił? Panda, sypię. Bo ja tak stać nie będę, jak idiota. Ale panie, jak ja to na dwa razy biorę i sypiemy. I wtedy będziesz miał już pan z główki. Sąsiad, po co robić sobie pod górkę? Bożonka w domu czeka! Tadego! No to panie, szybciej będzie, bo tak jeszcze raz będziesz musiał jechać. Tak tylko zjedziesz, wysypiesz i do domu pan idziesz. Ach, ten sąsiad tylko narzeka. Sąsiad, jak tam twoja 60 działa? O, tutaj o mnie każdy zrobił. Dobra, nie zobaczę może. Dobra, sąsiad, będziemy wcypali powoli, nie? A jak? Jo, już. Chwilka, to chwila. Ja tutaj rurę otwieram. Tylko ja tam zrobię co nieco. To trzeba zrobić i wracam za. Dobra, podnosimy heter. Robota zakończona. Była bardzo dobra robota. A wyjdę. Tak, o, wygląda. Sąsiad, co ty stoisz? No, czekam na ciebie. Już mogę, a co? Już mam sypać? Już mam sypać, sąsiad? To uwaga, sypię. Ale twojego tego gówna nasypali i teraz... Czekaj, sąsiad, pa, zdjęcie zrobię. Wyślę ci ten zdjęcie. Z rolnikiem na polu. Ta, pa, rolnik na polu. Dobra, zrobione, panie. Możemy jechać do domu. A sąsiad, tobie może jeszcze. Co? Panie, jak ja dopiero zasiałem, jeszcze nawet nie nawiedzione wszystko. Tu, zrobimy zdjęcie, szefie. A, że mi zdjęcie. To dawaj. Uśmiech! O, uśmiecham się. Strzał! Jest. Dobra. To mi tam wyślij potem. Dobra, na Facebooku wyślę. Spoko. Ale jeszcze czekaj, zgaś twoją maszynę. Właśnie idę, zgaszę. Szkoda paliwa. Chodź tu. No, jestem. Ja wyślę ci pieniądze na konto. Dobra. Pasuje? Pasuje, to ci tam numer konta wyślę. Dobra, to wysyłam, jadę robić swoje, nara. No, siema. Jadę do siebie.
A, sąsiad. A jeszcze będzie coś potrzebowało, żeby ci wykosić? Nie ma chyba sąsiada. Coś te lusterka jakieś zaparowane. Trzeba je wyczyścić. Prawie nic z nich nie widać. Dobra, idziemy. Kurde, kierunki to w każdym żonglerze takie same. Czy stary, czy nowy, czy kombajn. Powolutku. Dobra, tutaj wyjdziemy i tam sobie wycofamy. O ile się zmieszczę. O! Chyba już trzeba kręcić. Mogę? Nie wiem, podjadę do przodu, się wyrównam. Albo o. Tak. Sąsiad, już skończył? Ta. Znaczy, Dobra. czekaj, co? Czekaj, bo jeszcze cofam. Jeszcze cofam. A, dobra, sąsiad. No jedź! Kurczę, bo bym na pień gdzieś najechał, nie chcę iść. A jak, na pień najechałem tutaj. Kurde, pierdzielnik, będzie trzeba stąd posprzątać, bo tylko miejsce zajmuje. Dobra, w dół. I gasim machinę. Wysiadamy, o. To się niech składa. Dobra, sąsiad, gdzie ty? Dobra, ten jak zwykle. Ty, co Jestem. ty mi tu kurde łazisz po tym? Skończył już kamerować? Nie, panie, tutaj nagrywam. Dobra, sąsiad, pożegnaj się. Żegnam się i zapraszam na kanał czarny. Ta, no. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego. No i cześć. Thank you.